Czy ukraińska kontrofensywa na południu ma jeszcze szansę ruszyć w najbliższym czasie? A jeśli ruszy, to czy ma szansę powodzenia? Jak co tydzień podsumowanie sytuacji na wojnie ukraińskiej. Zanim połączę się z panem generałem, który jest nad morzem, jak rozumiem, podczas urlopu, ale nawet podczas urlopu godzi się z nami rozmawiać. Serdecznie podziękuję wszystkim tym, którzy wspierają Układ Otwarty, szczególnie osobom, które ostatnio dołączyły. Pani Małgorzata Jabłońska, Łukasz Bartnik, Waldemar Galeja. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Wszystkim, którzy chcieliby dołączyć do grona patronów, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl, a teraz łączymy się z panem generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Dzień dobry, panie generale. Rozumiem, że jest pan gdzieś nad Morzem Polskim. Tak, jestem w Kobrzegu, w moim rodzinnym mieście, nad polskim Bałtykiem, nad najładniejszym dla mnie morzem na świecie i zawsze z przyjemnością tutaj przyjeżdżam. To jest wyjątkowe miejsce, wyjątkowe morze i dlatego dziwię się wszystkim tym, którzy Bałtyku nie lubią, stronią od Bałtyku, twierdząc, że w Bałtyku jest zimna woda. Jest taka woda, która chłodzi gorące emocje i gorące nastroje. Idealna woda. No i obecnie to wewnętrzne morze, czy jak mówią niektórzy, wewnętrzne jezioro NATO, więc rozumiem, że też jest bezpieczniej niż jeszcze niedawno temu. Bałtyki zawsze był dla nich morzem bezpiecznym, a teraz, kiedy do NATO dołączyły Finlandia i Szwecja, staje się zupełnie morzem bezpiecznym i w zasadzie Wota Bałtycka na Morzu Bałtyckim nie ma już faktycznie nic, nie ma żadnego znaczenia i nikomu nie zagraża. Ja to widzę tylko jedno zagrożenie Bałtyku, to jest to, co spoczywa na dnie Bałtyku, a było topione po II wojnie światowej. To są setki tysięcy ton amunicji i środków chemicznych, bojowych środków chemicznych, które drzemią na dnie Bałtyku i które stanowią cały czas taką tykającą bombę, która może zagrażać egzystencji wszystkich społeczności, które żyją wokół Bałtyku, ponieważ jest to wielkie niebezpieczeństwo, z którym do tej pory nikt sobie nie potrafił poradzić i jak widzę wyraźnie nie ma woli politycznej, żeby to zagrożenie, które jest na dnie Bałtyku, usunąć albo zneutralizować. A gdzie ta amunicja, w jakim rejonie ona leży? Gdzieś bliżej polskiego wybrzeża czy w innych miejscach? Generalnie były te zapasy amunicji topione w południowej części Bałtyku, na południu od Gotlandii, na głębi gotlandzkiej i u nas na północ od Ławicy Słupskiej i na północ od Władysławowa. Trudno mi w tej chwili powiedzieć dokładnie lokalizacji, ale to były miejsca zatopienia broni chemicznej i amunicji po II wojnie światowej i były też topiona amunicja na północ od Niemiec, z tym, że Niemcy w latach 90. i 2000. usunęli to zagrożenie, likwidowali te zwały amunicji, które były na dnie Bałtyku i oni zneutralizowali, natomiast nie ma woli, żeby ten temat, który drzemie na południowej części Bałtyku, czyli zagraża naszym plażom, nie ma woli, żeby ten temat zlikwidować, mimo tego, że nawet Unia Europejska wyraziła wolę, że da środki na to, żeby podjąć takie działania. Jest potencjał w Polsce, ale nie ma woli, żeby to zrobić, a musi to być wola polityczna, żeby to zagrożenie zneutralizować. A to Niemcy topili tę amunicję, czy kto ją topił? To topili Rosjanie, to byłaby amunicja niemiecka, rosyjska i materiały chemiczne, broń chemiczna poniemiecka generalnie, produkcji niemieckiej, która została po II wojnie światowej w magazynach niemieckich, które zostały przejęte przez armię rosyjską, radziecką, rosyjską, sowiecką. To bardzo, bardzo ciekawe, co pan mówi. Przyznam, że nie miałem wiedzy na ten temat. To pokazuje dobrze, jak długo zagrożenie po wojnie może jeszcze być obecnie, co się dzieje dzisiaj. Tak, śmierć, panie redaktorze, rdzewieje. To rdzewieje wszystko i stanowi poważne zagrożenie, które naprawdę może skończyć się katastrofą ekologiczną. Uh-huh.
To bardzo, bardzo ciekawe, muszę się tym zainteresować i pewnie Państwa to zainteresuje, ale to pokazuje, co może się dziać, nie wiem, w Morzu Czarnym czy w Morzu Azowskim, w którym teraz, jak rozumiem, ilość bomb na metr, na kilometr kwadratowy jest jakaś gigantyczna. Przenieśmy się wobec tego na Ukrainę. Proszę powiedzieć, co z pańskiego punktu widzenia się działo w ostatnim tygodniu. Rozumiem, że mamy dwa fronty, jeden na południu, na północy, ten, który się toczył w okolicach Doniecka, no i na południu, tam, gdzie miała się rozpocząć kontrofensywa, gdzie teraz przerzucane są wojska rosyjskie. Proszę opowiedzieć, jak pan to widzi? Od ostatniego naszego spotkania sytuacja zasadniczo nie uległa zmianie. Na kierunku południowym, kierunku chersońskim, Ukraińcy szturmują pozycję armii rosyjskiej, wypierając wojska rosyjskie stopniowo w kierunku południowym, w kierunku Dniepru. Rosjanie ustępują, głównie na kierunku Mikołajew-Cherson. Prawdopodobnie zamiarem Ukraińców jest dojście do Chersonia, odcięcie wojsk rosyjskich, które znajdują się na północnym brzegu rzeki Dniepr i tam je okrążenie i w konsekwencji likwidacja. Bo moim zdaniem na dzień dzisiejszy Ukraińcy nie mają w tym rejonie zgromadzonego potencjału do przeprowadzenia ofensywy, wielkoskalowej ofensywy, która pozwoliłaby po pokonaniu Dniepru Ukraińcom wyjść na kierunek krymski, na kierunek militopolski. Ale żeby się Ukraińcom udało odciąć wojska rosyjskie na północ od Dniepru, okrążyć je, wtedy mogłoby dojść do likwidacji tego okrążonego kotła rosyjskiego lub to wojsko mogłoby pójść do niewoli. Wydaje się, że warunki do tego, żeby wojska rosyjskie okrążyć, istnieją, ponieważ Ukraińcy systematycznie niszczą wszystkie przeprawy mostowe, które budują Rosjanie, aby móc wojska na północnym brzegu zaopatrywać w amunicję, w środki walki, w żywność, paliwo. Skutecznie to Ukraińcy uniemożliwiają. Zatem dostawy środków walki są na poziomie 15-20%. To nie starcza na wiele i wojska rosyjskie moim zdaniem są w przededniu, można powiedzieć, faktu braku amunicji, braku paliwa, które pozwalałyby odpierać ataki armii ukraińskiej. I Rosjanie widzą ten kryzys na tym kierunku, starają się przerzucić kolejne siły na ten kierunek, ale nie po to, żeby je przerzucić na północny brzeg, bo Ukraińcy na to nie pozwolą, ale żeby tymi siłami umocnić obronę rosyjską na południowym brzegu Dniepru, aby uniemożliwić forsowanie Ukraińcom i ewentualnie rozpoczęcie tej wielkoskalowej kontrofensywy, na którą wszyscy czekają. Bo tak jak panu mówiłem poprzednim razem, uważam, że ta kontrofensywa może ma ślimacze tempo, ale my z historii znamy różne kontrofensywy i kontrofensywy wielkoskalowe, które pokonywały w natarciu kilometrów 20-30 na dobę, ale i znamy takie, chociażby w II wojnie światowej, że gdzie zysk dobowy, czy nawet kilkudobowy był nie większy jak 2-3 kilometry, co jest moim zdaniem dzisiaj udziałem Ukraińców i twierdzę, że to jest nadal pełzająca wprawdzie, ale kontrofensywa, która Ukraińcom przynosi znaczne sukcesy terenowe i zagraża, widać, wojskom rosyjskim na północnym brzegu Dniepru okrążeniem, co Rosjanie zauważyli, dlatego ściągają do tego rejonu wojska z północy i ze wschodu. Jednocześnie Rosjanie starają się za wszelką cenę na innych kierunkach wzmóc aktywność, aby odciążyć wojska broniące się w rejonie na północ od Chersonia, żeby Ukraińcy tam nie mogli wykonywać większych uderzeń i żeby Ukraińcy musieli wojska przerzucać na kierunki, które w tej chwili próbują Rosjanie uaktywnić, a tutaj mam na myśli kierunek Łuku Donbaskiego, czyli kierunek doniecki w kierunku na Bachmut, na Kramatorsk, czy kierunek na Charków, tam miejscowość Czugajew jest zagrożona przez takie lokalne natarcia grup bojowych armii rosyjskich, ale to powtarzam, są to lokalne uderzenia, które nie zmienią sytuacji, a tylko służą przede wszystkim odciążeniu, czy może spowodowaniu przerzucenia przez Ukraińców wojsk teren w obawie przed jakąś większą akcją armii rosyjskiej, po to, żeby Rosjanie byli mniej zagrożeni na kierunku południowym. Jeżeli chodzi o kierunek południowy. Mhm.
Rozumiem, że sytuacja. Kierunek Łuku Donbaskiego, Rosjanie nadal szturmują pozycje obronne armii ukraińskiej na rubieży Siewierzk, Bachmut, Awdijewka. Próbują za wszelką cenę przełamać obronę armii ukraińskiej, która się skutecznie broni, odpiera nawet 2-3 ataki armii rosyjskiej dziennie. Ukraińcy odpierają, zadając wielkie straty armii rosyjskiej. Nie mają powodzenia w tym kierunku, choć cały czas szturmują zamiarem przełamania obrony ukraińskiej i stworzenia warunków, przynajmniej część wojsk ukraińskich, niektóre się broni w takim trójkącie, Słachut, Krążyć i rozbić. Ale moim zdaniem ta operacja nadal toczy się w takim tempie, jak się dotyczyła. Rosjanie małe i ogłaszają wielkie sukcesy po zdobyciu małej miejscowości, gdzie mieszka 200 osób. Oni ogłaszają z fanfarami wielkie zwycięstwo i Szojgu melduje Putinowi, że odniesie wielkie zwycięstwo. Nie mówiąc o tym, że jest to zwycięstwo na poziomie, czy może sukces na poziomie taktycznym, a nie ma żadnego powodzenia na kierunku, na poziomie operacyjnym. I chcę jedną rzecz bardzo podkreślić, żeby wszyscy zrozumieli, że nawet sukces na poziomie taktycznym, niewielki nawet sukces na poziomie taktycznym, nie zmienia sytuacji operacyjnej. Nie zawsze sukcesy na poziomie taktycznym są sukcesami na poziomie operacyjnym, bo to jest inna skala i inny poziom odniesienia. Na kierunku północnym Rosjanie cały czas ostrzeliwują Charków. Wojska ukraińskie są cały czas pod ogniem armii rosyjskiej, która ostrzeliwuje wojska, które zgromadziły się na północ od Charkowa. Próbują Rosjanie na tamtym kierunku, na Czugujew, atakować swoimi siłami, ale moim zdaniem to są tylko lokalne ataki. Rosjanie nie mają odwodów operacyjnych i w najbliższych tygodniu mieć ich nie będą. Zatem te ataki mają, przede wszystkim powiedziałem wcześniej, odróżnić od tego, co się Ukraińcy tego, co się dzieje i pewnie dziać będzie na kierunku południowym, na kierunku chersońskim, zmusić Ukraińców do tego, aby się odwody na kierunek północny, na kierunek Charkowa, na kierunek na kierunku moim do wojsk rosyjskich, a przynajmniej ich okrążenia. Panie generale, i przepraszam państwa za tę jakość, tam przerywało przez moment pańską, ostatni fragment pańskiej wypowiedzi. Rozumiem, że też upał wpływa na to, jak działa internet nad polskim wybrzeżem. Chciałem dopytać, jaki cel pana zdaniem mieli Rosjanie, dokonując tego barbarzyńskiego aktu wysadzenia czy zbombardowania jeńców z Azowa, których trzymali. Po co oni to zrobili? Jaki był tego, nie wiem, polityczny, no bo nie militarny cel? Pamięta pan, myśmy kilka miesięcy mówili o tym, że ta decyzja, ten rozkaz z Kijowa o tym, że żołnierze pułku Azow mają się poddać Mariupolu, uważałem za skandaliczny błąd, ponieważ to powinien decyzję podjąć dowódca walczący i on powinien ocenić sytuację. Moim zdaniem rozkaz o pójściu żołnierzy pułku Azow do niewoli był błędem. To jest błąd, który mnie, żołnierzowi, się w głowie nie mieści. Ale za ten błąd teraz żołnierze pułku Azow płacą. Kto za to weźmie odpowiedzialność, niech Kijów powie, że popełnił błąd, każąc im iść do niewoli. Bo do rosyjskiej niewoli się nie idzie. No tak. Jeśli ktoś miał nadzieję i łudził się, że tym żołnierzom włos z głowy nie spadnie, to popełnił błąd i to skandaliczny błąd, za który ktoś Kijowie powinien odpowiedzieć. Jeżeli nawet trzeba, to niech tam przyzna się do tego naczelny dowódca armii ukraińskiej, bo on jest, oni są winni śmierci tych żołnierzy. Rosjanie nie biorą jeńców, Rosjanie nie przestrzegają prawa wojennego i ja wtedy, pamiętam, pan mówiłem, co ich czeka. I tylko to, co się stało w Awdijewce, potwierdza to, co wtedy prognozowałem, wróżyłem źle, ale nie sposób inaczej wróżyć, znając Rosjan, którzy w 1919-20 roku naszych jeńców w okrutny sposób mordowali, którzy zamordowali naszych oficerów w Katyniu i którzy zamordowali żołnierzy pułku Azow w Awdijewce. Nie miałem złudzeń, wiedziałem, że tak będzie. Niech teraz Kijów za to odpowie, bo wiem na pewno, że ktoś ten pomysł miał, żeby im się poddali. Niech teraz ten ktoś
się przyznał do tego, że to on ich skazał na śmierć, bo w mojej żołnierskiej głowie taka decyzja się w ogóle nie mieści. I to jest, bym powiedział, udziałem i sprawcą tego, co się stało w Awdijewce. To był jakiś dowódca ukraiński, a wykonawcami tego wyroku śmierci, który on wydał na tych żołnierzy, byli Rosjanie, którzy skorzystali tylko skrzętnie z okazji, żeby zamordować wspaniałych żołnierzy pułku Azow. Bardzo ostre słowa, ale rozumiem. Panie, wróćmy do tej możliwej kontrofensywy. Niedawno mówiło się, to były fakty, że Ukraińcy tracili dziennie 200 do 300 żołnierzy i około 500 rannych. Teraz to jest około 30 zabitych i 200 rannych, co jest, jak rozumiem, efektem działania HIMARS-ów i niszczenia amunicji, co utrudnia bardzo, amunicji rosyjskiej, co utrudnia bardzo przeprowadzanie nowych ataków. Ukraińcy też mają samoloty, dostali te A-10 i Su-25, zaraz mają dostać wkrótce MiG-29. Ta armia jest mocniejsza, tak? Jest też bardzo, bardzo liczna. Czy pańskim zdaniem, gdyby pan był na miejscu, to pan uważa, że tę kontrofensywę należałoby przeprowadzić teraz? Czy być może, co sugerują niektórzy, gdzieś przeczytałem taką analizę, że być może lepiej byłoby poczekać jeszcze kilka miesięcy, przeczekać jesień i zimę, aż dotrze tego sprzętu zachodniego bardzo dużo, wykorzystać ten czas na przeszkolenie żołnierzy ukraińskich do tego, żeby mogli ten sprzęt obsługiwać, no, prowadzić taką wojnę pozycyjną przez ten czas i po nowym roku, czy zimą, kiedy wszystko będzie, kiedy ziemia będzie twarda, przeprowadzić tę pełnoskalową kontrofensywę. Jak pan to widzi? Panie redaktorze, jeżeli damy czas Ukraińcom do wiosny przyszłego roku, to ten czas również wykorzystają Rosjanie. Ta wojna nie będzie miała końca, ponieważ tak jak Ukraińcy będą się przygotowali dzięki sprzętowi z Zachodu, dzięki szkoleniu nowych jednostek wojskowych, to ten czas wykorzystają również Rosjanie, żeby otworzyć swoje zdolności wojskowe, swojej armii. Odbudują armię do przyszłego roku, do wiosny. Zatem ta wojna nie będzie miała końca. Moim zdaniem tak słabej armii rosyjskiej, jak jest teraz ta armia rosyjska, już więcej nie będzie, już to się nie powtórzy. Taka okazja. Uważam, że to wyjątkowa okazja, ponieważ armia rosyjska pozbawiła się odwodów operacyjnych. Nie ma możliwości prowadzenia wielkoskalowej operacji. I widać to wyraźnie, że przeszła całością sił praktycznie do obrony, prowadząc gdzieś tam lokalne uderzenia w rejonie Donieckiego obwodu czy Charkowskiego. Jeżeli tej szansy teraz Ukraińcy nie wykorzystają, powtarzam, nie w całym pasie działania wojsk, tylko na wybranych kierunkach, nazywają to kierunek chersoński, kierunek zaporoski, to jeżeli by mieli czekać do wiosny, to na pewno armia rosyjska będzie inną niż jest teraz, będzie miała inne możliwości. Więc teraz dowódcy ukraińscy muszą wybrać albo zaryzykować i podjąć decyzję teraz, uderzamy, walimy, odbijamy Cherson i Zaporoże. Czy czekamy do przyszłego roku, do wiosny, kiedy armia rosyjska będzie inną niż jest teraz, bogatszą o doświadczenia, o wyremontowany, otworzony sprzęt bojowy, o nowe zasoby ludzkie i ta wojna będzie nieskończoność. Mało tego, to na wiosnę, jeżeli się armia rosyjska umocni, to Ukraińcy nie odbiją już swojego terytorium na pewno, bo zasoby armii rosyjskiej są dużo większe niż armii ukraińskiej, nawet z pomocą Zachodu. Więc jeżeli Ukraińcy teraz nie podejmą zdecydowanych działań, które powiedzmy do końca września rozstrzygnęły wojnę, ale tylko na, podkreślam cały czas, nie w całym pasie działania wojsk, tylko na wybranych kierunkach, to stać się może, że jesienią, może zimą będą tacy, kto przekonają Ukraińców i Rosjan do tego, żeby zacząć negocjacje, bo ta zima będzie dotkliwa dla obu stron. O, powiem więcej. Ta zima będzie bardzo dotkliwa dla narodu ukraińskiego. Jeżeli ktoś teraz namawia armię ukraińską do tego, żeby czekała do wiosny przyszłego roku, to stawia wielkie wyzwanie dla narodu ukraińskiego, który musi tę zimę przeżyć w bardzo trudnych warunkach, zagrożenia atakami armii rosyjskiej cały czas. Także moim zdaniem, jeżeli teraz nie będzie szybkich rozstrzygnięć ze strony armii ukraińskiej,
to sytuacja od jesieni będzie dla Ukrainy coraz gorsza i ona będzie się z dnia na dzień, miesiąca na miesiąc pogarszała. Pod każdym względem, niezależnie od wielkości pomocy Zachodu, który moim zdaniem już za kilka miesięcy się zmęczy tą pomocą, zmęczy się tą wojną i będzie starał się, żeby tą wojnę zakończyć i wtedy nie będzie już czas na kompromis, ponieważ warunki będzie dyktował Putin, a nie Ukraina, która w zasadzie mimo pomocy Zachodu, mimo wsparcia Zachodu niewiele osiągnie. Jeżeli teraz tej ofensywy, kontrofensywy na wybranym kierunku, wybranych kierunkach dwóch maksymalnie nie rozpocznie. Czy pańskim zdaniem, jeśli ta kontrofensywa teraz by się zaczęła z tymi siłami, które Ukraińcy mają dziś do dyspozycji, z tym wyposażeniem, który jest w ich, którym dziś dysponują. Jakie szanse powodzenia pan przewiduje? Czy Charków, Zaporoże są do odbicia? Znaczy na pewno Charków na pewno nie, póki co, bo wysiłek armii ukraińskiej jest skupiony na kierunku południowym. Uważam, przepraszam, że oczywiście armii... miałem na myśli oczywiście południe. Cherson. Żeby się udało. Pytałem armii... o Cherson. Domyślam się, tak, oczywiście. Udało armii ukraińskiej na północnym brzegu rzeki Dniepr, na północ od Chersonia, okrążyć i je rozbić, to będzie wielki sukces armii ukraińskiej, co by pozwoliło później armii ukraińskiej rozwijać powodzenie w kierunku południowym, w co bardzo wierzę, ale wielkim zwycięstwem armii ukraińskiej byłoby okrążenie tych wojsk i ich rozbicie. To będzie wielki wstrząs dla armii rosyjskiej. Moim zdaniem Rosjanie po takim ciosie w tym roku się nie podniosą. Ale rozumiem, że uważa pan, że to jest cel możliwy do osiągnięcia. Tak, uważam, że jest to możliwe i na tym bym skupił, jako dowódca dowodzący, na tym bym skupił swój wysiłek, żeby te wojska na północy od Dniepru odciąć od pozostałej części armii rosyjskiej, okrążyć, zniszczyć. To będzie wielkie, wielkie zwycięstwo armii ukraińskiej, i które może przekona tych wszystkich, którzy są sceptyczni, którzy są pesymistami, którzy nie wierzą w zdolność armii ukraińskiej. Ale podkreślam, że to musi się wydarzyć teraz, bo jeżeli ktoś liczy na to, że przez zimę przetrwa Ukraina, to ja stawiam duży znak zapytania. Nie wierzę w to, że udałoby się przetrwać Ukrainie w dobrej kondycji w zimę i z jakąś większą mocą sił uderzyć na armię rosyjską, która się odtworzy i będzie miała nowe zdolności na wiosnę na pewno. Czas o kontrofensywie jest teraz i mają czas, moim zdaniem, do końca września. Jak nie zrobią rozstrzygających uderzeń na kierunku południowym, nie okrążą wojsk na północ od Dniepru, nie zniszczą, to nie będzie żadnego znaczącego sukcesu miała armia ukraińska na koncie i to może stawiać pod znakiem zapytania możliwości prowadzenia operacji zaczepnych przez armię ukraińską w przyszłości. Czy jest jeszcze coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę i na co, czemu powinniśmy w najbliższym tygodniu szczególnie się przyglądać? Skupić swoją uwagę powinniśmy wszystkim na tym, co dzieje się na północy, na północ od Charkowa, gdzie Rosjanie próbują odwodami taktycznymi atakować cały czas w kierunku na Charków, ale jednocześnie moim zdaniem z rejonu Białogorodu prawdopodobnie podciągną odwody, które mogą wspomóc o natarcie w kierunku na Charków, dlatego że Rosjanom zależy na być może właśnie nowym kierunku, gdzie mogą mieć powodzenie, to znaczy na kierunku północnym, gdzie obchodząc Charków od zachodu mogą chcieć uderzyć w kierunku na południe od Charkowa, w kierunku na Łuk Donbaski, co jeżeli by te odwody, które mają na rejonie Białogorodu, a tam jest około 6-8 grup bojowych, batalionowych, to mogłoby to poważnie zakłócić funkcjonowanie i obronę armii ukraińskiej. Na to zwracam szczególną uwagę. Panie generale, bardzo dziękuję za tę analizę. Będziemy się słyszeć albo widzieć bezpośrednio za tydzień. Serdecznie pozdrawiam. Życzę dobrego urlopu. To wszystko na dziś. Państwu też bardzo dziękuję. Pamiętajcie, wspierajcie na patronite.pl. Dzięki wam ten program może się odbywać. To bardzo ważne. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Do usłyszenia i do zobaczenia.